Google Authenticator jako zabezpieczenie dwuetapowe, które skutecznie chroni twoje konto przed włamaniem. Zapraszam. Cryptomaster's przedstawiają Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj zapraszam Was na film, ten film w sumie nagrywam na prośbę kilku osób, żeby wytłumaczyć im jak działa Google Authenticator w celu zabezpieczenia swojego konta na giełdzie. Pokażę to na przykładzie giełdy BitBay, ponieważ ta giełda jest najbardziej popularna w Polsce. Ale zanim przejdę do tematu filmu, to tak jak na początku każdego filmu przypominam, że wszystko to co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik dla początkujących, który na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Ja w tym filmie pokażę Wam, jak zainstalować oraz korzystać z aplikacji Google Authenticator na systemie iOS, ponieważ taki ja używam, oraz na giełdzie Bitbay, największej polskiej giełdzie kryptowalut. A jeżeli jeszcze nie posiadasz konta na giełdzie Bitbay, to możesz założyć sobie to konto, możesz się na nie zarejestrować. Z linków afiliacyjnych, które znajdują się w miejscu na opis pod każdym filmem, jest link do giełdy Bitbay oraz do giełdy Binance, największej prawdopodobnie giełdy na świecie. Co to w ogóle jest ta aplikacja? Google Authenticator jest to programowy token uwierzytelnienia dwuetapowego stworzonego przez Google. Aplikacja generuje 6 cyfr, które należy podać podczas logowania razem z hasłem i loginem do usług Google. W skrócie mówiąc jest to aplikacja na Twoim telefonie komórkowym, która jest bezpośrednio połączona Twoim kontem na giełdzie i co minutę generuje kod, dzięki któremu masz dostęp do swojego konta. I nikt inny poza tobą nie ma tego dostępu. Moim zdaniem jest to niezbędne narzędzie do zabezpieczenia Twojego konta i każdemu polecam na każdej giełdzie, żeby używał tej aplikacji. Niestety, tak jak każda aplikacja ma ona swoje wady i nieumiejętne korzystanie z tej aplikacji może Cię całkowicie pozbawić dostępu do Twojego konta, a o tym powiem trochę później. Na początku przechodzimy do swojego konta na giełdzie BitBay. I musimy się zalogować. Jeżeli nie wiesz, jak się zarejestrować na giełdzie BitBay, to zapraszam do obejrzenia filmu, który jest u mnie na kanale i pokazuje, jak skutecznie przejść rejestrację na giełdzie BitBay. Ale zakładamy, że masz już konto, przechodzimy oczywiście do zaloguj. Hasło. I jesteśmy zalogowani na naszym koncie. Nawet sama giełda BitBay. Tutaj poleca, możecie zobaczyć, adnotację u góry. Uwaga, drogi użytkowniku, zwiększ poziom bezpieczeństwa swojego konta. Aktywuj Google Authenticator jako metodę autoryzacji dwustopniowej. I wystarczy kliknąć włącz zabezpieczenie już dziś, i przeniesie przeniesiecie do krótkiego poradnika, jak korzystać właśnie z tej aplikacji. A ja ci właśnie to wytłumaczę na tym filmie. Także rozwijamy menu ze swojej nazwy użytkownika. Przechodzimy w ustawienia bezpieczeństwa. I w tym miejscu mamy Google Authenticator. Klikamy ten suwak, żeby był z prawej strony. I teraz wystarczy kliknąć zapisz zmiany w prawym górnym rogu. I teraz tu po lewej stronie mamy krótki opis jak aktywować tą aplikację, a z prawej strony mamy kod, który aktywuje właśnie tę aplikację. Ale zanim przejdziemy na nasz telefon komórkowy, to tutaj muszę Ci powiedzieć, że najważniejszym krokiem jest zapisanie tego oto hasła. A dlaczego? A dlatego, że w przypadku, kiedy zgubisz telefon, zepsuje Ci się ten telefon bądź zmienisz na inny, pomimo tego, że będziesz miał backup zrobiony i przywrócisz wszystkie dane na swój nowy telefon, razem oczywiście z tą aplikacją, to ta aplikacja będzie całkowicie pusta. Na nowym telefonie nie będziesz miał dostępu. Do swojego konta. Także musisz przepisać sobie ten kod, najlepiej w notesie, schować i podczas zmiany telefonu uaktywnić nowe konto, właśnie tym kodem. Jeżeli tego kodu nie zapiszesz, nie będziesz miał dostępu do swojego konta. Akurat w przypadku giełdy BitBay jest coś takiego jak support, do którego możesz napisać i oni prawdopodobnie pomogą Ci odzyskać dostęp, jednak są giełdy, które takiego supportu nie mają i. Dostępu do konta nigdy już nie odzyskasz. Także pamiętaj, żeby zapisać sobie ten kod i schować w takie miejsce, żebyś nie zapomniał, gdzie on jest. Zatem przechodzimy teraz na nasz telefon komórkowy. Na telefonie przechodzimy w App Store. W przypadku telefonów na Androidzie, Google Play jest również dostępna tamta aplikacja. I klikamy w lupkę, żeby znaleźć. Wpisujemy. Google. Authenticator i mamy już tę aplikację. To jest ta właśnie aplikacja. Klikamy Get. Jeżeli aplikacja już się zainstaluje, klikamy Open i rozpocznij konfigurację. Nie mamy żadnych kodów, więc pierwsze co wyskakuje: zyskanuj kod paskowy bądź ręcznie wpisanie. Możesz wpisać ręcznie. Ten kod właśnie, który, o którym Ci tu mówiłem, żeby zawsze mieć ten kod zapisany. I w przypadku zmiany telefonu tak właśnie będziesz musiał przywrócić dostęp do konta. W tym momencie możemy kliknąć zeskanuj kod paskowy. Dostęp do aparatu i skanujemy kod. I w tym momencie widzicie na telefonie, że mamy sześciocyfrowy kod, który zmienia się co minutę. I ten kod właśnie musimy teraz wpisywać podczas logowania się na nasze konto. Ale żeby zatwierdzić to na komputerze musimy teraz go przepisać. 500 269 Enter. Nawet nie Enter tylko trzeba kliknąć zatwierdź. I teraz musimy przepisać kod autoryzacyjny z naszego maila. Skopiowałem kod autoryzacyjny z maila który otrzymałem od giełdy BitBay. Wklejam go w tym miejsce. Klikamy zatwierdź. Zmiany zostały zapisane. W tym momencie mamy włączoną weryfikację dwustopniową. Teraz podczas logowania klikamy zapis zmiany. Ja się teraz wyloguję. I proszę bardzo, teraz podczas logowania musimy wpisać hasło. I ostatnim krokiem jest przepisanie kodu, który widnieje na naszej aplikacji. Także włączamy naszą aplikację. Jak możecie zobaczyć, kod to jest 275461. Klikamy, zaloguj. I tak właśnie mamy dostęp do naszego konta. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo dobre zabezpieczenie i jest, jest ono zalecane praktycznie przez wszystkich, którzy siedzą w kryptowalutach przez giełdy, przez użytkowników ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze nikt nie chce stracić swoich środków. I w celu dodania kolejnej giełdy przechodzisz do aplikacji na swoim telefonie, klikasz tego plusa w górnym rogu i analogicznie albo skanujesz kod paskowy, albo wpisujesz ręcznie. Ja tu wpiszę ręcznie. I wpisujemy tutaj e-mail, klucz, ten właśnie, który wyświetla się na ekranie, bądź ten, który zapisałeś sobie gdzieś tam w notesie, żeby przywrócić swoje stare konto. Pamiętaj, bądź bezpieczny w świecie kryptowalut. W tym filmie to będzie wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania co do tej aplikacji, bądź chciałbyś, żebym nagrał film instruktażowy na jakiś inny temat, to zostaw komentarz pod tym filmem, a podczas nagrywania innych filmów będę miał to na uwadze. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.